Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy się teraz włączyli i włączają. Super, że jesteście. Wspaniale was widzieć. Znaczy, wy mnie widzicie, ja was nie widzę, ale widzę was oczyma duszy. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniają, lajkują. Przypominam o lajkach, bo im więcej lajków, tym bardziej będziemy widoczni w internecie, tym więcej osób zobaczy tę transmisję, więc bardzo proszę, łapki w górę. Łapki w górę, lajki. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Można nas wspierać poprzez wpłaty, bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitror. Można nas wspierać również na portalu zrzutka.pl i można nas wspierać w serwisie Patronite. A najszczególniej, najgoręcej dziękuję tym, którzy wspierają Ukraińców. Ich walka jest walką również o Polskę. Walczą z naszym wspólnym wrogiem. Z wrogiem, który robi wszystko, żeby wojnę domową rozpętać, żeby wojnę rozpętać również w Polsce. Wojnę domową w naszym przypadku. Z wrogiem, który szczuje mężczyzn na kobiety, heteroseksualistów na homoseksualistów, katolików na niekatolików. Mówię o Putinie i o jego narzędziach działających w Polsce, takich jak słynna organizacja Ordo Iuris. Jak wiemy, Marta Lempart nie mogła bardzo długo, być może nadal nie może mówić, że Ordo Iuris jest fundamentalistyczną sektą finansowaną przez Kreml. Natomiast co do tego, że Ordo Iuris jest fundamentalistyczną sektą wspieraną przez Kreml, nie ma żadnych wątpliwości i porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wsparcie dla Ordo Iuris i dla sieci organizacji antyzachodnich, antykobiecych, antygejowskich, fundamentalistycznych, ultrareligijnych, której częścią jest Ordo Iuris, jak wsparcie dla tej sieci wygląda w liczbach. Będziemy mówić z ekspertem, ponieważ jest z nami Remigiusz Bak z Brukseli, który uczestniczył w przygotowywaniu i nagłaśnianiu raportu. Raportu, który powstał i który mówi właśnie o finansowaniu sieci organizacji ultrareligijnych, do których zalicza się między innymi Ordo Iuris. Ordo Iuris jest częścią tej sieci. O, chyba właśnie udało nam się połączyć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Słychać doskonale. Znaczy ja doskonale słyszę, mam nadzieję, że nasi kochani widzowie też nas słyszą. Może zacznijmy od tego, że Remigiusz Bak, który niedawno był w Warszawie, 13 kwietnia był w Sejmie, gdzie Parlamentarny Zespół do Spraw Ludności, Zdrowia i Rozwoju zaprezentował raport dotyczący finansowania Ordo Iuris oraz partnerów i sojuszników tej organizacji działających w Unii Europejskiej. I Remigiusz Bak reprezentował tam Europarlamentarne Forum na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych z Brukseli. Inicjator tego forum, Neil Datta, przedstawił szokujące liczby. Więc może na początek chciałbym Cię, Remigiuszu, poprosić, żebyś powiedział nam, jak te liczby wyglądają. Dziękuję panu Tomaszu. Może na początku ku gwoli ścisłości. Europejskie Parlamentarne do Spraw Ludności i Rozwoju, zmieniliśmy nazwę niedawno, także Europejskie Parlamentarne Forum do Spraw Seksualnych i Reprodukcyjnych. To wiąże się z światowym trendem zmieniania nazwy na bardziej oczywiste tym, czym się zajmujemy. Ale do meritum. Dziękuję panu Tomaszu za wprowadzenie. A więc nasze dwuletnie śledztwo, badania, gromadzenie materiałów, między innymi dzięki dziennikarzom takim jak pan, czy dziennikarze z kolektywu V-Square, udało nam się zgromadzić dość namacalne dane pokazujące finansowanie organizacji antygenderowych, źródła tego finansowania, a także gdzie to finansowanie idzie. Dla organizacji głównie skrajnie prawicowych w Europie, ale również skrajnie lewicowych, kwoty, które zebraliśmy i które udało nam się
podsumować, no, dochodzą do zawracalnej kwoty 188 milionów dolarów. To jest około 100, jeśli się nie mylę, 170 euro. Dla polskiego widza może ta kwota, odnośnik do euro będzie bardziej namacalny, ponieważ dolar, no, w Europie tak jakby już nie gra takiej dużej roli jak Nie, kiedyś. ale w Polsce ciągle umiemy liczyć dolary. Okej, dobra, przepraszam w takim razie. Co nam pokazał raport? Mamy trzy główne źródła finansowania ruchów antygenderowych w Europie. To są Stany Zjednoczone, Rosja i oczywiście Ameryka. Największym źródłem finansowania ruchów antygenderowych, co było dla nas nieco zdziwieniem, biorąc pod uwagę, jak dużym sponsorem jest, jak duża różnica jest między sponsorami, jest Europa. Na drugim miejscu jest Rosja i na trzecim są Stany Zjednoczone. Tutaj oczywiście chciałbym powiedzieć jeszcze, że biorąc pod uwagę tematykę, jaką studiowaliśmy, no niestety musimy bazować na materiałach jawnych, a jak Państwo wiedzą, źródła finansowania z Rosji, no, często obarczone są pewnym marginesem błędu. To, co ujawniają, musimy im zaufać do pewnego stopnia. To, co było ujawnione przez dziennikarzy, czy to Open Democracy, czy dziennikarzy włoskich związanych ze skandalem Volonté, parlamentarzysty Volonté i tak zwanym pralnią, laundromatem pieniędzy, które szły, rosyjskie pieniądze, które szły przez Azerbejdżan i finansowały skrajną prawicę w Europie. Czy to polskich dziennikarzy, którzy na przykład dziennie przekopują tony materiałów, wykazują finansowanie takich fundacji jak Lux Veritas, czy TVP, czy TFP z instytucji publicznych? No właśnie, bo tutaj może ja tutaj doprecyzuję, że Luca Volonté to jest włoski parlamentarzysta, polityk, który został skazany za międzynarodową korupcję, a który dostał ponad 2 miliony dolarów z Rosji. Część z tego później trafiła do irlandzkiego instytutu, który finansował jedną z imprez Ordo Iuris. I przypomnę, 188 milionów dolarów, które partnerzy i sojusznicy Ordo Iuris dostali od Kremla, to jest właśnie czubek góry lodowej. Zresztą tak się nazywa raport, który opublikowaliście. Czubek góry lodowej, bo skoro mówimy o pralniach pieniędzy, no to wiemy, że część z tych pieniędzy, spora część, trafia do kieszeni fundamentalistów z Kremla w sposób dla nas nieuchwytny. Jeśli udało nam się dotrzeć do 188 milionów dolarów, to znaczy, że mogło być ich dużo więcej. I warto dodać, że organizacje fundamentalistyczne najwięcej pieniędzy zdobywają w Europie, ale pieniądze na rozruch, jak pokazuje przykład hiszpańskiej organizacji Citizen Go, ściśle współpracującej z Ordo Iuris i finansującej ją, organizacje fundamentalistyczne często dostają od Kremla pieniądze na rozruch, po którym są w stanie, już wyrabiają sobie taką markę, zdobywają narzędzia, dzięki którym mogą jeszcze więcej pieniędzy zdobywać w Europie. Jak powiedziałeś, Ameryka jest na trzecim miejscu. Może powiedzmy, jakie to są dokładnie kwoty, ile udaje się wyłudzić w Europie, ile dostają fundamentaliści od Kremla, a ile dostają ze Stanów Zjednoczonych. A więc tak, te kwoty, które wymienię, wyglądają następująco. Tutaj przepraszam, próbowałem się przygotować po polsku jak najlepiej mogłem dzisiaj, ale z reguły posługujemy się tej tematyce językiem angielskim. To jest pierwszy raz, kiedy opowiadam to po polsku, więc niektóre rzeczy tłumaczyłem tak jakby w biegu. W związku z tym proszę mi wybaczyć Nie, nie, niektóre kalki słowne. świetnie, świetnie sobie radzisz. A więc tak, najmniejsza kwota, którą wykryliście, czyli 81 milionów dolarów, pochodzi z 10 źródeł w Stanach Zjednoczonych. Są to często bardzo dobrze dokumentowane, ponieważ Stany Zjednoczone mają bardzo dobrą legislację, bardzo dobre prawo, które wymaga tak jakby od darczyńców bardzo szczegółowego notowania, gdzie idą pieniądze, na co są dotowane, czy idą poza Stany Zjednoczone, i tak dalej, i tak dalej. Jak wiemy,
spotkanie z administracją amerykańską, nawet poza granicą Stanów Zjednoczonych, jest bolesne i nikt nie chce w drogę amerykańską sądom wchodzić. W związku z tym tutaj te dane są tak jakby najbardziej szczegółowe, najlepiej udokumentowane ze wszystkich trzech źródeł. Federacja z rosyjska wynegocjowała kwotę 188 milionów dolarów. Kwota zawrotna, zaraz do niej wrócę i powiem bardziej szczegółowo. Finansowanie z Europy, największa kwota, jaką udało nam się wykryć, to jest 437 milionów. Tutaj jeszcze muszę podkreślić, że rzeczywiście raport jest, uproszczenie to mało powiedziane. Tak jak ty wspomniałeś, Tomasz, no, bazujemy na tych często materiałach, które są dostępne. W Europie mamy bardzo dużo różnych rozwiązań prawnych, kwestii transparentności, przejrzystości funkcjonowania NGO-sów, co bardzo utrudnia śledztwa. Kraje takie jak Malta w ogóle nie mają legislacji, czy Czechy bodajże, w ogóle nie mają legislacji, która zmusza ich do publikowania jakichkolwiek raportów, w związku z tym no, tylko to, co jest jawne, w Polsce organizacje tak naprawdę to sobie wpiszą w raport, też musimy na tym polegać. W związku zastrzegam, tak? Nie, nie, czyli trzeba liczyć, że wy mówicie, że udało się wam stwierdzić, że te organizacje dostały ponad 700 milionów dolarów, ale tak naprawdę trzeba liczyć się z tym, że dostały około miliarda po to, żeby nam robić wodę z mózgu i podżegać nas do wojny domowej, wojny religijnej. Ja myślę, że tak jak w tytule Czubek Góry Lodowej, to jest moja osobista opinia oczywiście, to są bardzo ostrożne i konserwatywne szacunki. No Neil, autor publikacji, jest niezwykle konserwatywną osobą, jeśli chodzi o analizowanie danych i faktologii wszystkich źródeł, w związku z czym... Od razu zaznaczę, że w Polsce, jak mówisz, że ktoś jest konserwatywną osobą, to znaczy, że jest fanatykiem takim jak z Ordo Iuris. W Polsce słowo konserwatyzm, które kiedyś miało takie dość szacowne znaczenie, w ostatnich latach zaczęło znaczyć coś bardzo złego. Powiedzmy, że ostrożną. Jest z tradycyjną ostrożną. Ostrożnością podchodzi do wyliczeń. Wiem, bo miałem okazję z Nilem wielokrotnie rozmawiać. Wiem, że każdą cyferkę sprawdził po 10 razy. Więc rysuje nam się taki obraz. Organizacja jest... Jeszcze mogę ci przerwać, żeby Państwu powiedzieć, na przykład tylko w Polsce w kwestii Fundacji Rydzyka zbieranie danych, które są dość dobrze udokumentowane, zabrało nam pół roku. Wracaliśmy do siebie, sprawdzaliśmy wszystkie źródła po 10 razy. To wiąże się z sprawdzaniem oczywiście archiwów internetowych. No i naprawdę Nil odrzucał wszelkie źródła, co do których były jakiekolwiek wątpliwości, że nie były porządnie olinkowane. No tutaj bym, tak jak mówisz, to są bardzo ostrożne szacunki, te kwoty są, ja bym śmiało powiedział, że dwukrotnie większa ta kwota w Europie jest w rzeczywistości niż w tym raporcie, bo no, jest tyle organizacji, których nie opisaliśmy i tyle organizacji, które są pod naszym zasięgiem i są niewidoczne dla nas, że no i o tyle organizacji, o których wiemy nawet, a których po prostu nie wrzuciliśmy do raportu, bo nie mamy udokumentowanych informacji na ich temat. No te kwoty są zawrotne. Pojawiło się pytanie, czy Ordo Iuris działa też w Stanach Zjednoczonych. O ile mi wiadomo, Ordo Iuris w Stanach Zjednoczonych nie działa, ale działa tam siostrzana, że tak powiem, organizacja, która się reklamuje hasłem America Needs Fatima, czyli Ameryka potrzebuje objawień fatimskich, tak się ładnie nazwali. Też są związani z tą samą sektą brazylijską, co Ordo Iuris, bo tak się składa, że Ordo Iuris wspierane przez Kreml wywodzi się z Brazylii. No taka globalizacja fundamentalistycznych sekt. Pochodzą z Brazylii, działają w Polsce, biorą pieniądze od Kremla. Ordo Iuris jest opolską odnogą fundamentalistycznej sekty Tradição Familia Propriedade, czyli tradycja rodzina własność po portugalsku, która już w latach 80. została potępiona przez katolickich biskupów Brazylii, no ale która w Polsce się podaje za katolików, mimo że uprawia różne praktyki o charakterze magicznym, przyzywa ducha swojego założyciela, bo niestety w zaciszu swoich biur, w zaciszu swoich ośrodków założyciele Ordo Iuris również robią takie rzeczy, trenują sztuki walki, trenują strzelanie, uprawiają pranie mózgów swoich uczniów. Mówimy tutaj o rzeczach bardzo niebezpiecznych i takie rzeczy wymagają finansowania, takie rzeczy wymagają pieniędzy. Rysuje nam się taki obraz, że taka niebezpieczna, groźna sekta i organizacje z nią współpracujące
są częścią większej sieci. Ta sieć dostaje pieniądze z Kremla, dzięki tym pieniądzom dociera do setek tysięcy ludzi i wyciąga od nich jeszcze większe pieniądze. Działa z imponującym rozmachem, dociera na przykład do arystokratycznych, konserwatywnych rodzin w Europie, o których mówiliście na konferencji w Sejmie, i od nich też wyciąga miliony. We Francji założyciele Ordo Iuris mają wspaniały zamek, który właściwie wygląda bardziej jak pałac nawet, bardzo luksusowe miejsce. Policja francuska wpadła tam kiedyś z nakazem rewizji, ponieważ podejrzewała osoby tam przebywające o wyłudzanie właśnie wielkich kwot pieniędzy. I tak wygląda finansowanie kremlowskie i finansowanie europejskie. A kim są ci sponsorzy amerykańscy, którzy tutaj zajmują trzecie miejsce? Dostali brązowy medal w tej kategorii, kto bardziej wspiera fundamentalistów w Europie. A więc tak, tu też sobie zrobiłem notatki. Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billa Grahama, Instytut Cato, Heritage Foundation, Human Life International, Ruch Federalistyczny, to jest chyba bezpośrednie tłumaczenie, World Youth Alliance, to są organizacje, Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości, które ma swoje filie w Europie i w Rosji, jest polecane na naszej stronie Ministerstwo Sprawiedliwości. Amerykańskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości, tak, które ma swoje filie w Europie i w Rosji, a jednocześnie nasze Ministerstwo Sprawiedliwości poleca ją żywiołowo na swojej stronie do tej pory, nawet po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, po inwazji rosyjskiej w Ukrainie. To są jedne z największych, to są tylko przykłady największych organizacji, żeby mieć pełen obraz, zachęcam Państwa do przeczytania oczywiście publikacji, to wszystko wynotowaliśmy w tabelach. Tak. Przepraszam, ja poprosiłem Asię, żeby dała adres tego raportu właśnie jako komentarz, a Asia dała, Asia się tutaj chyba pomyliła i wrzuciła komentarz, o tak, już zniknął ten komentarz, dobrze. Także teraz tutaj będziemy mieć adres raportu chyba. Tu jeszcze zastrzegę, że oczywiście, no, żeby mieć pełen obraz i żeby nie upraszczać, musieliby Państwo, mamy tutaj pół godziny, w związku z czym to jest rozmowa tak naprawdę na 6 godzin, i żeby mieć pełen obraz tego, jak ta sytuacja wygląda, to jest niezwykle wątkowy, wielowątkowy raport. W związku z tym naprawdę zachęcam Państwa do przeczytania, aby nikogo nie obrazić po prostu w trakcie tej rozmowy, czy nie uciekać się do zbytnich uproszczeń, które by były przeciwne temu, co robimy, czyli tak naprawdę zwiększaniu przejrzystości tego całego finansowania, ukazywania jego patologii w niektórych kwestiach. Ja też zachęcam bardzo. Już mamy adres raportu w komentarzach. To jest www.epfweb, czyli web.org, łamane przez node, czyli zapisane node i łamane przez 839, jeśli dobrze, 837, jeśli dobrze widzę. Bardzo poproszę Asiatora, żeby nam wrzuciła też na ekran, bo mamy to w komentarzach na czacie, ale fajnie byłoby, żeby się wyświetliło też na ekranie ten adres raportu. Asia dzisiaj, proszę Państwa, nasz dzielny Asiator miał potężne trudności, o których nie będę opowiadał, bo to jest jej prywatna sprawa, ale musiała się dzisiaj przed audycją zmagać z czymś bardzo, bardzo ciężkim, więc jesteśmy bardzo wdzięczni Asi, że nas realizuje. Zawsze jesteśmy wdzięczni, ale dzisiaj jesteśmy wyjątkowo, wyjątkowo wdzięczni. Mowa tutaj, te organizacje, które wymieniłeś, to są organizacje w dużej mierze skrajnie prawicowe, związane z prokremlowskim byłym prezydentem Donaldem Trumpem albo sympatyzujące z byłym prokremlowskim prezydentem Donaldem Trumpem. I kiedy patrzymy w Europie też na rodziny arystokratyczne, które współpracują z tą siecią organizacji, to znajdujemy takie nazwiska na przykład jak Paul von Oldenburg, arystokrata niemiecki z rodziny o nazistowskich korzeniach. Jego kuzynka Beatrix von Storck jest jedną z przywódczyń postnazistowskiej, a zarazem prokremlowskiej
partii Alternative für Deutschland. Zatem, gdy mówimy o sponsorach pozakremlowskich, europejskich i amerykańskich, to w dużej mierze mówimy jednak ciągle o sponsorach prokremlowskich, choć oczywiście są też te przysłowiowe babcie, czyli ci nieszczęśliwi, zagubieni ludzie, którzy wierzą, że sekta im oferuje, że sekta im oferuje zbawienie. I dorzucają czasem właśnie z tej przysłowiowej swojej emerytury dorzucają na tacę nawet nie proboszczowi, tylko sekciarzowi, który się przedstawia jako bardziej katolicki od wszystkich proboszczy, a który jest no, narzędziem destrukcji i zniszczenia. Chciałem cię jeszcze spytać o to, kim są ludzie Kremla, którzy uczestniczą w tej sieci, którzy ją finansują. I tak. Jeszcze względem chciałbym powrócić do komentarzy na temat Stanów Zjednoczonych. Wspominałeś, że Ordo Iuris nie jest obecne w Stanach Zjednoczonych. Ordo Iuris nie jest, ale Instytut Skargi, pamiętam, że pan Sławomir, pomóż mi proszę. Olejniczak? Właśnie, był wykładowcą na przykład w Leadership Institute, on przetłumaczył osobiście kilka dokumentów w instytucie. No tu dodajmy, że Sławomir Olejniczak to jest jeden z ojców założycieli nie tylko Ordo Iuris, ale całej plątaniny, piramidy, łańcuszka organizacji, które w Polsce stoją za Ordo Iuris, bo najpierw członkowie tej wywodzącej się z Brazylii sekty TFP założyli Stowarzyszenie imienia Księdza Skargi, które założyło Fundację imienia Księdza Skargi, które dopiero założyło Ordo Iuris. I to jest jakby też pretekst, dla którego Ordo Iuris twierdzi, że nie ma nic wspólnego z TFP. Mówi, no dobrze, brazylijska sekta, ale brazylijska sekta założyła Stowarzyszenie Skargi, a my nie jesteśmy Stowarzyszeniem Skargi, choć te same dokładnie osoby zakładały i Stowarzyszenie Skargi, i Fundację Skargi, i Ordo Iuris. Ale tak, tak, przepraszam, bo ci przerwałem, ale tutaj mówimy o rzeczach zawikłanych, więc zawsze dobrze jest przypomnieć, kto jest kto. Ja nie wiedziałem, to jest dla mnie bardzo ciekawa informacja, że pan Sławomir Olejniczak brylował sobie w Stanach Zjednoczonych. Brylował sobie. Przedstawiciele Ordo Iuris zresztą kilkukrotnie wizytowali i tu nie jestem 100% pewien, ale nie pan, zdaje mi się, że całkiem niedawno pan Kwaśniewski, pan prezes Ordo Iuris wspominał coś o ich obecności w Stanach Zjednoczonych, ale nie jestem 100% pewien. Musiałbym sprawdzić na Twitterze. Myślę, że możemy to uściślić po audycji. Wracając do Rosji, mamy dwóch głównych przedstawicieli, to jest Władimir Jakunin i Konstantin Małofiejew. Prawą ręką Konstantina, zaczniemy od może Konstantina Małofiejewa, ponieważ zwłaszcza w ostatnim czasie był uznany za prawą rękę Putina. Miałem przyjemność rozmawiać z tak zwanym sekretarzem pana Konstantina Małofiejewa, z panem Aleksiejem Komowem, podczas konferencji World Congress of Family, na której byłem obecny pod przykrywką, że tak to nazwijmy. I udało nam się zebrać razem z Klementyną bardzo dużo informacji na temat tego, jak organizacje z Rosji wpływają na ruchy skrajnie prawicowe w Europie. Tak, ja tutaj tak, jeszcze uściślę z Klementyną Suchanow, jedną z liderek Strajku Kobiet, autorką książki o Ordo Iuris, To jest wojna, bardzo polecamy tę książkę. No i rozmawialiście z panem Komowem. Rozmawialiśmy z panem Komowem, prawą ręką pana Konstantina Małofiejewa. Pan Komow jest, był raczej, bo teraz już chyba ma zakaz wjazdu do Europy, jednym z głównych posłańców Kremla w Europie. Osoba niezwykle dobrze wykształcona, która wychowała się na Kubie, władająca wieloma językami, do pewnego stopnia również językiem polskim. Syn z niepotwierdzonych informacji KGB-szników, tak to wynikało, on mieszkał w kilku ambasadach w trakcie swojego dzieciństwa, w związku z czym musiał być synem rosyjskich dyplomatów i zasiadał z polecenia, jeśli mogę tego słowa użyć, pana Konstantina Malofiewiewa w kilku fundacjach, które działały w Europie i wpływały na naszą rodzimą politykę. Jedną z tych fundacji było Citizen Go, również obecne, których filia również obecna jest w Polsce. Były również fundacje obecne we Włoszech. Pan
Przepraszam, Aleksiej Komow był praktycznie na każdym kongresie, obecny na każdym kongresie rodzin. Czy chciałbyś powiedzieć, Tomasz, może co to jest Światowy Kongres Rodzin No do... właśnie tak, Światowy Kongres Rodzin to jest to jest jeden z głównych elementów tej sieci fundamentalistycznej światowej, o której mówimy. To jest wielka międzynarodówka organizacji ultraprawicowych i ultrareligijnych, antykobiecych, antygejowskich, antynowoczesnych. Ona przybrała formę takiego corocznego kongresu, organizowanego za każdym razem w innym dużym mieście świata. Głównym sponsorem jest małżeństwo Jakuninów, czyli Władimir Jakunin, przyjaciel Putina, były KGB-ista, czyli funkcjonariusz sowieckich służb specjalnych, szpieg sowiecki w Nowym Jorku za czasów komunizmu, później kremlowski dygnitarz, szef rosyjskich kolei, teraz oligarcha. On i jego żona po upadku komunizmu nawrócili się na moskiewskie wojujące prawosławie i wypowiedzieli religijną wojnę Zachodowi, oczywiście z błogosławieństwem Putina. W 2014 roku, zaraz po pierwszej napaści Rosji na Ukrainę, Światowy Kongres Rodzin zorganizował swoją coroczną imprezę w Moskwie i w tym samym czasie, w tym samym 2014 roku, Fundacja Piotra Skargi, czyli założyciele Ordo Iuris, byli partnerami tego przedsięwzięcia. Ukraina już wtedy krwawiła, polscy sekciarze, którzy nam tutaj robią wojnę domową, próbują zrobić, sekciarze wybrali moskiewskie, putinowskie prawosławie, tak to nazwijmy, chociaż można tutaj się zastanawiać, czy ta agresywna ideologia ma. No, zasługuje na to, żeby ją kojarzyć z jakąkolwiek religią. To jest ubrana w religijne słowa idea nienawiści do kobiet, do gejów, do zachodu, do nowoczesności. Więc szerzeniem takich idei za pieniądze Kremla zajmuje się Światowy Kongres Rodzin i w tym Światowym Kongresie Rodzin, w jego działaniach uczestniczył również pan Komow, aczkolwiek jest on bliżej związany ze wspomnianym przez ciebie drugim oligarchą Konstantinem Małofiejewem, który finansuje nie tylko międzynarodówki fundamentalistyczne, finansował też pierwszą napaść Kremla na Ukrainę, przerzucanie tak zwanych zielonych ludzików Putina i broni na teren wschodniej Ukrainy, na Krym, również na Krym. Właśnie. Jak działa pan Konstantin Małofiejew? No działa na różne sposoby. Jest tak jakby kanalizuje pieniądze z Kremla, czy które idą do Kremla i ich ciemne biznesy. I bardzo mocno upraszczając sytuację, pierze te pieniądze. Ostatnio był bardzo zaangażowany, z tego co wynikało, w śledztwie w Rosji w obrót wirtualnymi walutami. Co dalej się stało? Niestety mamy ciszę w Runecie, w rosyjskim internecie, więc tak jakby kontakt się nam urwał. Pan Konstantin Malofiew był aktywny zwłaszcza w kwestii populacji, w ludności i rozwoju, w przestrzeni, w środowisku znanym, ciężko się na polski to tłumaczy, tematyce zajmującej się ludnością, rozwojem, demografią, prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi. Między innymi niedawno piastował, tak jakby, czy dowodził głównym forum rosyjsko-afrykańskim i został tak jakby głównym posłańcem Rosji w Afryce, tak aby wypierać wpływy europejskie z kontynentu afrykańskiego. Także jak Państwo widzicie, Konstantin Małofiejew jest osobą bardzo działającą bardzo aktywnie, w tym bardzo szeroko i ma na to fundusze, ma do tego metody i ma do dojścia jak najlepsze, aby realizować swoje pomysły. Jest też osobą głęboko wierzącą, bardzo fundamentalistyczną, bardzo zideologizowaną. Ma swoją telewizję Carograd, która próbuje bazować na Fox Newsie. Zachęcam do obejrzenia Carogradu, tak aby się przestraszyć może, jak to może wyglądać No, u nas w jeśli jest przyszłości. jeszcze dostępny, jeśli jest Jeszcze jeszcze. jest. Tak, wspomniałeś o kryptowalutach.
To dodam, że Małowiejew kontrolował jedną z ważniejszych giełd kryptowalut poprzez jej dyrektora Białorusina Dmitrija Wasiliewa, który okradł ludzi, trafił do aresztu we Włoszech, jakimś cudem jednak znalazł się w Polsce, gdzie go aresztowano i prokuratura pana Ziobry chciała go wysłać do Kazachstanu, gdzie on prawdopodobnie zostałby przez swoich rosyjskich patronów przejęty. Tego błędu nie popełniono, popełniono inny, wypuszczono pana Wasiliewa z aresztu w Polsce, podczas kiedy on powinien siedzieć teraz przed naszymi służbami i odpowiadać na bardzo dużo pytań. Nasze służby miały dostęp do pana Wasiliewa, a jednak wypuściły go z rąk. No chyba, że po cichu go tam jakoś zwerbowano, no ale znając obecny stan naszych służb i antyzachodnie idee szefów tych służb, to prawdopodobnie do tego niestety nie doszło. To jest kolejna z wielu niepokojących rzeczy, jeśli chodzi o działania prokuratury ministra Ziobry, to co się działo z panem Wasiliewem, w Polsce. To co mówiłeś o Afryce jest bardzo ciekawe, bo też o tym, przyznam się, nie miałem pojęcia. Konstantin Małowiejew faktycznie jeśli, być może... Jeśli mogę ci przeszkodzić tylko tak, żeby uzmysłowić osobom, które widzą, które dzisiaj nas oglądają. No, my jako osoby eurocentryczne naturalnie często zapominamy, jak ważnym kontynentem będzie w przyszłości Afryka. Jest tylko ten młody, w którym coraz większą rolę grają religie, w tym katolicka. Organizacje takie jak Occidental dawno się wyniosły już z Europy i tworzą swoje główne bazy w Europie, podczas gdy ruchy progresywne tak jakby dopiero raczkują, zmagają się z postkolonialnym... Znaczy, tworzą swoje główne bazy w Afryce, chciałeś powiedzieć. Dokładnie. Tak. Podczas gdy organizacje progresywne tak jakby muszą się zmagać z postkolonialną przeszłością, no jest to dużo bardziej skomplikowane z różnymi miejscowymi tak jakby uprzedzeniami. No, sytuacja w Afryce też się dużo bardzo komplikuje. Według mnie przyszłość świata leży na kontynencie, w Azji, na kontynencie afrykańskim, tak jakby się nawet spojrzeć na demografię. Niektóre z państw afrykańskich w przyszłości będą większe niż cała, pod względem ludności będą większe niż cała Unia Europejska, więc no tutaj rozmawiamy o ogromnych liczbach osób i jeśli ktokolwiek chce zrozumieć politykę Rosji względem Europy, no musi też patrzeć na nią przez pryzmat Afryki, ale oczywiście to nie jest tematem naszej dzisiejszej audycji. Nie, ale to jest bardzo ciekawe, że człowiek taki jak Konstantin Małowiejew się tam zaangażował. No i tu przypomnę, że co do Konstantina Małowiejewa, to Klementyna Suchanow przy pomocy hiszpańskich hakerów, którzy ujawnili maile krążące między Małowiejewem i jego ludźmi, a hiszpańską organizacją Citizen Go, udowodniła następujący ciąg przepływu pieniędzy, następującą trasę, następujący szlak przepływu pieniędzy. Pan Konstantin Małowiejew dał dużą sumę pieniędzy hiszpańskiej organizacji Citizen Go, która robi podobne rzeczy jak Ordo Iuris i sojusznicy Ordo Iuris w Polsce. Wysyła samochody na ulicę, na których jest napisane, że feministki mordują i są jak Hitler. Citizen Go to także platforma petycyjna, która jakby zasypuje ludzi propozycjami podpisywania petycji tam, żeby rząd walczył z homoseksualizmem i tak dalej. Ta organizacja działa też w Polsce i ta organizacja finansowana przez kremlowskiego oligarchę Konstantina Małowiejewa dała Ordo Iuris pieniądze. Dała Ordo Iuris pieniądze na zorganizowanie bardzo ważnej imprezy w Warszawie, czyli zjazdu tak zwanej Agendy Europe w 2017 roku, a Agenda Europe to kolejna międzynarodówka fundamentalistyczna, podobna do Światowego Kongresu Rodzin, tylko działająca w sposób bardziej tajny. Ordo Iuris bardzo aktywnie działa w Agenda Europe. Musimy zaraz kończyć, więc chciałem poprosić, żebyś na koniec powiedział parę słów o tym, czym jest Agenda Europe. I tak. Czyli w skrócie, tak jak wspomniałem, jest kilka międzynarodówek, organizacji, które tak jak wszyscy próbują tworzyć pewne parasole współpracy i sieci współpracy. Agenda Europe
jest, a raczej była jedną z nich, ponieważ dzięki naszym raportom wynika z tego, że jest martwa, przynajmniej jako pomysł czy jako duża organizacja nie jest już aktywna, tak jak była kiedyś. Agenda Europe jest stowarzyszeniem organizacji skrajnie prawicowych, które spotykały się wielokrotnie w Europie, aby dyskutować na temat zmieniania polityki w Europie, aby stworzyć tak zwaną konserwatywną rewolucję. Stworzyły swoje manifesto zwane Agendą Europe. Celem tego manifestu było konserwatywna rewolucja kulturalna w Europie, obrona tak zwanych, oni to nazywają naturalnych rodzin, czyli związku kobiety i mężczyzny tylko w heteronormatywnym rozumieniu oczywiście. Tutaj jeszcze było odnośniki do przemocy domowej, czyli cały creme de la creme tego, co znajduje się w agendzie na przykład Ordo Iuris ówcześnie. Kreml de la Kreml, chciałoby się Creme de la powiedzieć, creme. Bo Rosja też walczy o naturalne małżeństwo mężczyzny i kobiety w ten sposób, że pozwala mężczyznom bić kobiety. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście dotknęliśmy czubka góry lodowej. Żeby dowiedzieć się więcej, trzeba przeczytać raport, który też się nazywa Czubek Góry Lodowej. Pod adresem, który Państwu pokazaliśmy, poproszę realizatorkę Asiator, żeby w miarę możliwości wyświetliła nam jeszcze raz. Pod adresem raportu znajdą Państwo zakładki, znajdą Państwo takie adresy podstron, na których jest również raport w języku polskim. Bardzo serdecznie polecam i dziękuję Wam ogromnie europarlamentarnemu, czy też europejskiemu parlamentarnemu Forum na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych za to, że zrobiliście, wykonaliście tę gigantyczną robotę i bardzo dziękuję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, że będziemy jeszcze w kontakcie przez cały czas, bo jak się domyślam, wasze śledztwo trwa. Obowiązkowo pracujemy cały czas, pracujemy z takimi oczywiście mocarzami przekopywania tych tematów jak ty, czy Klementyna Suchanow i mam nadzieję, że przyszłość przyniesie nam jeszcze więcej informacji, no, będą nowe sytuacje, dzięki którym pewnie wypłynie więcej informacji. Ostatnio mieliśmy pewną sytuację w Ordo Iuris, dzięki której uzyskaliśmy jakiś wgląd na sytuację wewnętrzną w tej organizacji. W związku z czym przyszłość na pewno przyniesie nam jeszcze więcej informacji, dzięki której będziemy mogli zapobiegać skrajnie prawicowej ofensywie w naszych krajach, która oczywiście jest według mnie szczególnie szkodliwa dla naszych społeczeństw. Ale to już jest moja prywatna opinia. Ja dziękuję Tobie za rozmowę i życzę Państwu końcówki wesołych świąt i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy ogromnie. Rozmawialiśmy z Remigiuszem Bachem z Brukseli, z Europejskiego Parlamentarnego Forum na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych. No a skoro mowa o pieniądzach, to musimy przejść do jednego z gorętszych tematów ostatniego tygodnia, albowiem, proszę Państwa, media mainstreamowe, na przykład Wirtualna Polska, ale także Business Insider. No Business Insider może jest trochę niszowe, no ale Wirtualna Polska to jest medium mainstreamowe. Poinformowały te media, że sekretarz wicepremiera do spraw bezpieczeństwa narodowego, czyli Jarosława Kaczyńskiego, nawet nie sekretarz, asystent, rządowy asystent Jarosława Kaczyńskiego, Sławomir Starzec, zasiada w firmie związanej z rosyjskim oligarchą. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, dzisiaj bardzo, bardzo dzielną, poproszę o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli będzie tutaj jakieś malutkie opóźnienie z tym skanem, to proszę o chwilę cierpliwości. To będzie,
Skanu nie ma, więc może powiem, o co chodzi. To będzie fragment artykułu Patryka Słowika z Wirtualnej Polski. Artykuł się nazywa Oligarcha, rosyjski gaz i asystent premiera Kaczyńskiego. I już w nagłówku czytamy, że państwowa spółka z grupy PKP Cargo robi gazowy biznes wspólnie z rosyjskim miliarderem Jakowem Gołdowskim. W radzie nadzorczej firmy Transgaz zasiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym asystent polityczny Jarosława Kaczyńskiego. Ja to sobie teraz przeczytałem, bo ja mam ten skan przed oczami, ale chciałbym, żeby Państwo też go zobaczyli, bo może nie wszyscy czytają Wirtualną Polskę. Jak wiemy, Wirtualna Polska ma swoje górki i dołki, ma swoje lepsze dni i gorsze dni i tam się działy różne rzeczy, które niektórych do Wirtualnej Polski zraziły, więc chciałbym, żeby Państwo widzieli, że nie jestem tutaj gołosłowny, więc proszę bardzo naszą realizatorkę Asiator. A realizatorka Asiator pisze mi właśnie, że jest problem z przesyłem tych skanów i proponuje krótką muzyczną przerwę. No to w takim razie chciałem bez przerwy, bo przerwa ma to do siebie, że ktoś odejdzie, pójdzie zrobić herbatę, zapatrzy się na kota. No, patrzycie na kota, to zawsze fajna rzecz. Pogłaszczę kota, otworzy sobie jakąś książkę, już do programu nie wróci. A ja koniecznie chciałbym, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o asystencie Jarosława Kaczyńskiego w spółce związanej z rosyjskim oligarchą. Więc proszę was, żebyście tę kilkuminutową przerwę muzyczną, którą Asiator spędzi na przeinstalowywaniu programu, żeby skany się wyświetliły. Poproszę was, żebyście w miarę możliwości spędzili tę przerwę nie tylko na robieniu sobie herbaty, co jest oczywiście bardzo słuszną rzeczą, ale także na przykład, żebyście w tym czasie dali lajka albo udostępnili link do tej transmisji w mediach społecznościowych albo wysłali go znajomym, żeby jak najwięcej osób poznało prawdę o asystencie Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, to ja teraz proszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o 4 albo 5 minut, żeby mogła przeinstalować program. Widzimy się i słyszymy już za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami. We'll be right back.
Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie dziękuję Aleksandrze Łyżwińskiej, która jest naszą producentką wykonawczą, czyli sponsorką obywatelską, bo mamy tylko sponsorów obywatelskich, nie mamy komercyjnych ani państwowych. Każde z Was może zostać takim sponsorem. No i gorąco dziękuję Wam wszystkim, bo widzę, że jest nas więcej po przerwie niż tuż przed przerwą, a to się rzadko zdarza. Dziękuję, że posłuchaliście mojego apelu, żeby zostać. No i w związku z tym teraz spełniam moją obietnicę i opowiadam Wam o powiązaniach asystenta Kaczyńskiego i o spółce, która jest jakby wspólnym biznesem pisowsko-rządowym z jednej strony, a z drugiej strony rosyjskim, putinowskim, oligarchicznym, powiązanym również ze służbami specjalnymi Putina. No dobrze, jeśli udało się nam załadować program, to poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, wyjątkowo dzielną dzisiaj, dzielniejszą niż zawsze, bo dzielna jest zawsze, ale dzielniejszą niż zawsze dzisiaj, o skan numer jeden przygotowany na dzisiaj. Tak jest, a nie. Tutaj widzę, wgrywa się nam filmik. Pojawił się filmik z poprzedniego programu, który pokazywaliśmy tydzień temu. No widzę, że chochliki u nas dzisiaj szaleją. Szaleją. To bardzo ciekawe. To jest pytanie teraz do Asiatora. Asiu, damy radę z tym pierwszym skanem, czy coś się znowu ciągle nam psuje? Nie, to też nie jest. To jest skan z... Nie, nie, to też nie jest ten skan. To jest skan o Wiktorze Orbanie z jednego z poprzednich programów. Widzę, że coś tutaj nam szaleją. Coś strasznie nie chcę chyba, albo ten WeTransfer, albo jakiś inny program, strasznie nie chcę, żebyśmy opowiedzieli o asystencie Jarosława Kaczyńskiego. Asiu, to co, robimy trzecią próbę? Może tym razem uda się pokazać ten skan? Asia prosi o momencik. Dobrze, to ja w tym czasie po prostu będę mówił, a za chwilę pokażemy zaległe skany. Tak jak powiedziałem wcześniej. Media mainstreamowe, w tym Wirtualna Polska, poinformowały, że państwowa spółka z grupy PKP Cargo robi gazowy biznes wspólnie z rosyjskim miliarderem Jakowem Gołdowskim. W Radzie Nadzorczej firmy Transgaz zasiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym asystent polityczny Jarosława Kaczyńskiego. I w publikacjach, które pojawiły się w mediach mainstreamowych, czytamy też, że czytamy, jak to ma dokładnie wyglądać, jak to dokładnie wygląda. Czytamy, że w spółce Transgaz jednym z udziałowców jest PKB Cargo Connect, spółka z grupy PKP Cargo, czyli ze spółki, w której największym udziałowcem jest PKP, która z kolei w całości należy do Skarbu Państwa. I dziennikarze mainstreamowi z dużą odwagą w tym przypadku piszą, że państwowa spółka zarabia na przeładunku gazu pochodzącego z Rosji. Patryk Słowik z Wirtualnej Polski pisze, że PKP Cargo Connect jest w Transgazie tylko po to, żeby zarabiać. To nie jest tak, że spółka państwa musi tam być, żeby zapewnić Polakom dostawy gazu LPG, skroplonego gazu petrochemicznego, bo to o ten rodzaj gazu chodzi w przypadku spółki Transgaz. Nie, po prostu PiS sobie w tej spółce Transgaz zarabia, a drugim udziałowcem tej spółki, który tam zarabia razem z państwowo-pisowskim PKP Cargo Connect, drugim udziałowcem tej spółki jest firma Polski Gaz, która się nazywa Polski Gaz, ale nie do końca jest polska, ponieważ należy do Olgi Gołdowskiej, która mieszka w Austrii, ale która jest Rosjanką i która jest żoną Jakowa Gołdowskiego, rosyjskiego oligarchy. No, najprawdopodobniej robi za słup. No jest to taki rodzinny biznes oligarchy. Ona tu robi najprawdopodobniej za słup, za tak zwany słup, czyli za właściciela fasadowego.
I najwyraźniej dla pisowców ta współpraca z panem Jakowem Gołdowskim, rosyjskim oligarchą, jest bardzo ważna, bo w Radzie Nadzorczej Transgazu zasiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości i to nie byle jacy. No to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zasiadają w jakiejś spółce związanej ze Skarbem Państwa, to żadna nowina. No wiadomo, że lubią sobie zarobić. Ale tutaj zasiadają politycy dość istotni. Przede wszystkim zasiada Sławomir Starzec. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Transgaz. Sławomir Starzec, który jest człowiekiem młodym, 28-letnim, jeśli dobrze pamiętam, ale jest asystentem politycznym wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera odpowiedzialnego za nasze bezpieczeństwo narodowe. Patrzę teraz na komunikaty, jakie mam od Asiatora. Nie mam jeszcze komunikatu, że skany można pokazywać. No to będę mówił, dalej. No państwo jak na razie musicie mi w takim razie wierzyć na słowo. W licznych publikacjach, na przykład w Rzeczpospolitej, czytamy, że Sławomir Starzec był sekretarzem generalnym Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 2018-2019 i stamtąd trafił do Jarosława Kaczyńskiego, zasiadł u jego boku w rządzie. I kiedy zaglądamy do Krajowego Rejestru Sądowego, to się wszystko potwierdza, ponieważ widzimy, że Sławomir Starzec z Niezależnego Zrzeszenia Studentów faktycznie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Transgaz, a jako beneficjent rzeczywisty, czyli ostateczny właściciel, widzę, że mamy już skany, no dobrze. To wracamy na początek, to wracamy na momencik na początek naszej opowieści. To jest właśnie nagłówek artykułu Patryka Słowika, oligarcha, rosyjski gaz i asystent premiera Kaczyńskiego. Państwowa spółka z grupy PKP Cargo robi gazowy biznes wspólnie z rosyjskim miliarderem Jakowem Gołdowskim. W Radzie Nadzorczej firmy Transgaz zasiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym asystent polityczny Jarosława Kaczyńskiego. No to jak udało nam się ze skanem numer 1, to poproszę o skan numer 2, może też się uda. Poproszę o skan numer 2, może też się uda. Udało się. To jest dalszy ciąg artykułu Patryka Słowika, gdzie czytamy to, o czym mówiłem, że PKP Cargo Connect, spółka związana ze Skarbem Państwa, jest udziałowcem firmy Transgaz, w której drugim udziałowcem jest firma Polski Gaz, należąca do rodziny Gołdowskich, do rodziny rosyjskiego oligarchy. I czytamy tam w artykule, że polskie państwo, a właściwie PiS, w spółce Transgaz obok ludzi oligarchy reprezentuje Sławomir Starzec, asystent polityczny Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Poproszę o kolejny skan, skan numer 3. Poproszę o skan numer 3. O, udało się. Tutaj czytamy, że byli liderzy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ludzie młodzi wysoko awansują, organizację posądza się o flirt z PiS. Dziennik Rzeczpospolita wylicza, że 3 spośród 4 członków gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego to byli liderzy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Na pierwszym miejscu jest wymieniony Sławomir Starzec, sekretarz generalny NZS w latach 2018-2019. I jak wejdziemy na stronę Niezależnego Zrzeszenia Studentów, poproszę o skan numer 4. Poproszę o skan numer 4. Jak wejdziemy na stronę Niezależnego Zrzeszenia Studentów, to pojawia się nam faktycznie pan Sławomir Starzec. To on, sekretarz generalny NZS z Uniwersytetu Warszawskiego. A co się dzieje, kiedy wejdziemy do Krajowego Rejestru Sądowego? Poproszę o skan numer 5. Poproszę o skan numer 5. Przepraszam Państwa, że dzisiaj trochę wolniej idzie, a Siator tam ostro walczy. O, właśnie, to jest skan dokładnie rzecz biorąc z serwisu rejestry.io, opartego dokładnie na Krajowym Rejestrze Sądowym.
Widzimy, że Sławomir Starzec zasiada w Radzie Nadzorczej Transgazu, to jest pierwsza z organizacji wymieniona na samej górze, a niżej widzimy, że był też sekretarzem generalnym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. No dobrze, poproszę o kolejny skan, skan numer 6. To będzie nadal skan z serwisu rejestry IO i to będzie tak, i to jest skan, który pokazuje beneficjentów rzeczywistych firmy Transgaz, czyli ostatecznych jej właścicieli lub też osoby będące najwyższymi menedżerami u ostatecznych właścicieli. No i kogo widzimy? Widzimy tuż obok siebie Olgę Gołdowską, która się tutaj zapisała jako Olga Goldowska, ja być może według niemieckiej transkrypcji, skoro teraz mieszka w Austrii, a tuż pod nią jest minister aktywów państwowych, dawniej to się nazywał minister skarbu, czyli Jacek Sasin. Czyli jakby to zblatowanie, jak to się kiedyś mówiło, to połączenie, to powiązanie poprzez firmę Transgaz, PiSu i rosyjskiego oligarchy, no jest jak widać dosyć głębokie, skoro beneficjentami rzeczywistymi, ostatecznymi właścicielami tej samej spółki w świetle Krajowego Rejestru Sądowego są Jacek Sasin i pani Olga Gołdowska, ja żona oligarchy. Poproszę o kolejny skan. Skan numer 7 to jest skan z oficjalnej strony spółki Transgaz. Tutaj czytamy, że spółka co mówi spółka Transgaz o swoich głównych udziałowcach, mówi: głównymi naszymi udziałowcami są PKP Cargo Connect oraz Polski Gaz. O polskim gazie już wspominałem. O PKP Cargo Connect to już dokładnie wyłuszczyłem, jak to się kiedyś mówiło, dokładnie już opowiedziałem, czym jest PKP Cargo Connect i jak się wiąże poprzez PKP Cargo i PKP z Jackiem Sasinem, ministrem aktywów państwowych. Natomiast czym jest Polski Gaz? Polski Gaz, o którym już wspomniałem, ale tu może lepiej to jeszcze raz powtórzyć, to jest właśnie spółka, przez którą PiS w tym biznesie łączy się z rosyjskim oligarchą. Poproszę o skan numer 8. To też będzie skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj widzimy, Polski Gaz jest na górze w adresie internetowym w górnej belce tego skanu. Widzimy nazwę firmy, a poniżej beneficjenci rzeczywiści. Znowu Olga Gołdowska, ja Rada Nadzorcza. W Radzie Nadzorczej figuruje ktoś podpisany Andrzej Jurkiewicz Andrzej, prawdopodobnie no, chodzi o Rosjanina również, albo tak jak pani Olga Gołdowska, o przybysza z postsowieckiego wschodu. No dobrze, i co wiemy o rodzinie Gołdowskich? No w rodzinie Gołdowskich najważniejszy jest Jakow Gołdowski, oligarcha. I kim jest Jakow Gołdowski? Również, i tutaj z dużą odwagą trzeba im to przyznać, mainstreamowe media nie napisały, no jest to jakiś sobie rosyjski biznesmen, ale żyje od dawna poza Rosją. Nie napisały, tak? Nie szukały tutaj usprawiedliwień, raczej dążyły do sedna sprawy i opisały dość dokładnie perypetie pana Gołdowskiego w Rosji. Poproszę, napisały, że Gołdowski miał wprawdzie w Rosji procesy sądowe, trafił do aresztu, walczył z potężnym koncernem paliwowym Gazprom, ale został potraktowany bardzo lekko. Ci, którzy walczą z Gazpromem, zwykle zostają przejechani przez Gazprom jak walec. Tymczasem panu Gołdowskiemu się prawie żadna krzywda nie stała. No i faktycznie te informacje podane przez polskie media potwierdzają również media rosyjskie, media światowe. Tutaj The Wall Street Journal, czyli najpoważniejsza gazeta biznesowa, opisuje właśnie przypadek pana Jakowa Gołdowskiego, pisze, że skazani oficjele, czy też menedżerzy, czy dygniarze Gazpromu otrzymali krótkie wyroki więzienia. A w artykule czytamy, że nie tylko te wyroki więzienia były bardzo krótkie, ale od razu po wyroku wyszli, bo areszt śledczy zaliczono im na poczet kary. Tu dodajmy, że Gołdowski nie był tak do końca oficjelem Gazpromu, nie był tak do końca przedstawicielem Gazpromu, był
szefem firmy Sibur, uważanej 20 lat temu za największą firmę petrochemiczną w Rosji. Firma Sibur była związana z Gazpromem, ale pod wodzą pana Gołdowskiego zaczęła ją zwalczać. No i jakimś cudem ten gigant Gazprom, który jak mamut syberyjski rozdeptuje każdego przeciwnika, to panu Gołdowskiemu dał tylko leciutkiego klapsa. Pan Gołdowski oddał firmę Sibur we władanie Gazpromu i jego sojuszników, wyszedł z aresztu, majątku nie stracił, wyjechał wprawdzie z Rosji, ale robi nadal w Rosji gigantyczne pieniądze. Poproszę, sprawa ta z Gazpromem, ta walka z Gazpromem, ten krótki areszt, to są sprawy sprzed 20 lat, natomiast obecnie pan Gołdowski nadal się cieszy łaskawością kół rządzących i dysponujących pieniędzmi na Kremlu. Poproszę o skan numer 10. To jest skan z rosyjskiej gazety Komiersant, to co za chwilę zobaczymy. Skan numer 10. To właśnie ten skan. Widzimy tutaj znowu pana widzimy tutaj pana Gołdowskiego i czytamy, że Jakow Gołdowski sprzedał fabrykę, jakby to powiedzieć, substancji chemicznych potrzebnych przy wydobywaniu złota, sprzedał tę fabrykę za 500 milionów dolarów, za pół miliarda dolarów dostał za tę fabrykę. Od kogo dostał te pieniądze? Od Anatolija Palina i Aleksandra Rapoporta. Jeden pan był menedżerem koncernu paliwowego Łukoil, drugi pan był menedżerem koncernu paliwowego Gazprom, więc jak widać Gazprom, ludzie Gazpromu nadal są łaskawi dla pana Rapoporta, już nawet klapsów mu nie dają, tylko pół miliona dolarów. I bardzo ważna informacja, 320 milionów, czyli prawie 2/3 tej zapłaty, zostały sfinansowane drogą kredytową przez Bank Odkrycie, czyli panowie Pali i Rapoport chcieli dać panu Gołdowskiemu, związanemu biznesowo z PiS, pół miliona dolarów, nie mieli tyle, no ale na szczęście w tym celu 320 milionów dolarów pożyczył im Bank Odkrycie. A co to za bank, ten Bank Odkrycie? Poproszę o kolejny skan, tu już nie trzeba daleko szukać, żeby się dowiedzieć, czym jest Bank Odkrycie. To jest skan, proszę Państwa, z Wikipedii i tutaj czytamy, że 99%, że ponad 99% udziałów, 99,9% udziałów Banku Odkrycie ma Centralny Bank Rosji, całkowicie kremlowski. Zatem to Kreml pośrednio wsparł pana Gołdowskiego, płacąc mu za jego fabrykę pół miliona dolarów. Pół miliona dolarów w zeszłym roku od Kremla dostał pan Gołdowski. No i to jest informacja, do której już się nasze media mainstreamowe niestety nie dokopały. Ona jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje, że pan Gołdowski, mimo swoich tam drobnych problemów w przeszłości, jest ciągle faworytem Kremla. No i, ale ja tutaj nikomu niczego nie wytykam. Ja się cieszę, że nasze media odważnie informują o tej sprawie. Poszły, jak na polskie media, bardzo daleko, a dzięki temu ja mogłem pójść jeszcze dalej, ponieważ kiedy poznałem tę sprawę, zacząłem się badać, kto jest tym tajemniczym protektorem pana Gołdowskiego, jak to się stało, że on mimo swojej walki z Gazpromem nie został zmiażdżony, tylko nadal jest miliarderem i jeszcze sprzedaje fabryki odczynników chemicznych za, no, jeśli nie miliardowe, to półmiliardowe ceny. No miliardowe ceny, bo pół miliarda dolarów to jest w tej chwili byłoby ponad 2 miliardy złotych, jeśli dobrze liczę. I badając, szukając tajemniczego protektora lub protektorów pana Gołdowskiego na Kremlu, trafiłem na wywiad
sprzed 20 lat, w którym pan Gołdowski opisuje swoje perypetie w firmie Sibur, kiedy to wszedł w zatarg z Gazpromem. Poproszę o skan numer 12. To będzie taki fragmencik z tego wywiadu, którego on udzielił czasopismu Wiadomości, a które jest teraz dostępne na stronie Kompromat.ru. I pan Gołdowski, najwyraźniej po to, żeby też odstraszyć wszystkich, którzy słysząc o jego problemach z Gazpromem, z aresztem, chcieliby się na niego rzucić, pan Gołdowski mówi wprost, kto jest jego protektorem. Opowiada, jak funkcjonował w firmie Sibur. Mówi tak. Przydzielono nam oficerów FSB. FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, spadkobierczyni KGB, ukochana służba specjalna Władimira Putina. Przydzielono nam oficerów FSB. Ja osobiście zwróciłem się z prośbą o to do dyrektora FSB Nikołaja Patruszewa. Dałem oddzielny gabinet dla współpracowników tej służby z dostępem do wszystkich dokumentów naszej firmy. Był oddzielny gabinet, w którym siedzieli współpracownicy FSB i w którym pan Gołdowski się ze wszystkiego spowiadał, pokazywał dokumenty, opowiadał im o swoich planach, a ta bliska komitywa z FSB zrodziła się stąd, że pan Gołdowski, obecnie oligarcha związany z PiS poprzez spółkę Transgaz, 20 lat temu, ponad 20 lat temu, zwrócił się oficjalnie wręcz przy pomocy pisma, jak sam mówi, do Nikołaja Patruszewa. Szefa FSB. No i najwyraźniej to podziałało. Skoro panu Gołdowskiemu się żadna wielka krzywda nie stała, wciąż jest miliarderem i zarabia grube miliony przy pomocy Kremla, który mu te jego interesy, te gigantyczne kwoty wpływające na jego konto, finansuje przy pomocy swoich banków. No dobrze, kim jest Nikołaj Patruszew, który wtedy był szefem FSB? Poproszę o kolejny skan, skan numer 13, na którym zobaczymy Nikołaja Patruszewa, protektora Jakowa Gołdowskiego, rosyjskiego oligarchy związanego z PiS. To po lewej to jest Patruszew, to po prawej to oczywiście Putin. Chociaż jeżeli spojrzeć na to z punktu widzenia obu panów siedzących przy stole, to właściwie raczej Patruszew siedzi po prawej ręce Putina i jest też jego prawą ręką albo prawą pięścią, można tak powiedzieć do dziś, ponieważ jest jednym z największych jastrzębi na Kremlu, zwolenników wojny. Poproszę o skan numer 14. Poproszę o skan numer 14. To jest skan z artykułu przedstawiającego zwolenników wojny na Kremlu i tych, którzy decydują o obecnej wojnie w Ukrainie, o posunięciach Kremla, o posunięciach rosyjskiej armii i rosyjskich służb w Ukrainie. I tutaj Nikołaj Patruszew w tym artykule, jeśli dobrze pamiętam, to jest artykuł opublikowany przez portal BBC, czyli brytyjskiej telewizji, brytyjskiego radia państwowego, publicznego. Tutaj czytamy, że Patruszew to najbardziej jastrzębi jastrząb. Myśli, że Zachód od lat pragnie zdobyć Rosję, przejąć Rosję. Czytamy też, że Patruszew ma ogromny wpływ na Władimira Putina. Nie tylko pracował z nim, że znają się jeszcze z lat 70. i że pracował z Putinem w KGB, czyli w sowieckich służbach specjalnych w czasach komunizmu, i że Patruszew jako szef bezpieczeństwa, Rady Bezpieczeństwa Rosji, którym jest obecnie, był jednym z głównych zwolenników napaści na Ukrainę, bo twierdził, że Ukraina jest narzędziem Stanów Zjednoczonych, które chcą Rosję po prostu złamać, takiego używał określenia. I pan Patruszew się bardzo interesuje też polskimi sprawami, polskimi, polsko-białoruskimi. Protestował, kiedy się dowiedział, że w Polsce będą stacjonować żołnierze NATO.
A całkiem niedawno zaczął szerzyć bardzo ciekawą teorię spiskową. Poproszę o skan numer 15. Poproszę o skan numer 15. Tutaj czytamy, że w rosyjskich mediach pan Patruszew szerzył taką teorię, jakoby ci uchodźcy sprowadzani przez Łukaszenkę na granicę polsko-białoruską nie byli tam wcale sprowadzani przez Łukaszenkę. Patruszew twierdzi, że to Zachód, zły i perfidny Zachód, sprowadza uchodźców do Białorusi, aby ten kraj zdestabilizować, aby zdestabilizować reżim Łukaszenki, obciążyć jego służbę zdrowia, doprowadzić do bankructwa i pcha tych ludzi na granicę polsko-białoruską, a więc to podstępny Zachód według pana Patruszewa miałby doprowadzić do kryzysu na naszej granicy i destabilizować także Polskę. To bardzo ciekawe. Na szczęście w Polsce nawet najzawzięci zwolennicy Kremla nie podjęli tej teorii, o ile mi wiadomo, tej teorii spiskowej, tej opowieści pana Patruszewa. Ona brzmi dla nas absurdalnie, ale ona jest logiczna na swój chory sposób, to znaczy ona jest logiczna jako część szerokiego obrazu propagandowego, szerokiej wizji propagandowej, którą Kreml tworzy, którą Kreml lansuje, według której Zachód miałby być winny wszystkiemu. Patruszew oskarżał Zachód również o to, że Ukraina żyje w nędzy. Teraz trochę trudno będzie lansować te teorie, bo żołnierze rosyjscy, którzy żołnierze, no bandyci w mundurach rosyjscy, którzy się obłowili w Rosji i wywożą ukraińskie pralki do Moskwy na przykład, to raczej są zachwyceni tym dobrobytem, z którym się zetknęli w Ukrainie. Ale tak czy inaczej, pan Patruszew jest bardzo niebezpieczny, jest zwolennikiem wojny, ma ogromny wpływ na Putina, nie liczy się z rzeczywistością, kłamie bez mrugnięcia okiem, kłamstwo jest jednym z podstawowych narzędzi jego pracy i to jest człowiek, który jest opiekunem, jak widać skutecznym, oligarchy Jakowa Gołdowskiego, który robi biznesy z pisowsko-państwowym PKP Cargo pod nadzorem Sławomira Starca, osobistego asystenta Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo narodowe naszego kraju. I tu, proszę Państwa, teoretycznie powinienem zrobić przerwę, ale ponieważ mieliśmy małą obsuwę ze względu na problemy techniczne, to spróbuję przejść od razu, jeśli już tych problemów technicznych nie mamy, do ostatniego bohatera naszego dzisiejszego wieczoru, do posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego, który za pierwszych rządów PiSu był szefem klubu parlamentarnego PiS, a wcześniej, proszę Państwa, był nawet wiceministrem spraw wewnętrznych. Więc jest człowiekiem, który pełnił funkcje dość odpowiedzialne. To ten sam poseł, który na chwilę odszedł z klubu PiS, zaczął mówić, że w klubie PiS panuje terror, że niepokorni posłowie są straszeni CBA, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, czyli policją polityczną Kaczyńskiego. No i ale zaraz potem szybko mu ochota do buntów przeszła i wrócił na łono PiS, pomagając Jarosławowi Kaczyńskiemu utrzymać większość parlamentarną. Arkadiusz Czartoryski jest zresztą znany z różnych swoich, no z różnych, różne aspekty jego działalności były szeroko dyskutowane w mediach. Wielokrotnie go za różne rzeczy krytykowano. Poproszę o skan numer 16, zaraz go zobaczymy. Arkadiusza Czartoryskiego. Ja jednak nie będę się w sprawy, jakby to powiedzieć, czysto krajowe zagłębiał, bo my tutaj mówimy w tej audycji przede wszystkim o zagrożeniach geopolitycznych. Poproszę o skan numer 16, może się nam uda. Może się nam uda. Asiator pyta do mnie z pytaniem, czy nie ma przerwy. Tak, odpisuję, nie ma przerwy, bo czas nas goni. I proszę o skan
numer 16, jeśli nam się uda. O, udało się. Nie, nie udało się. Udało się nam trochę chyba aż za dobrze. O tak, to jest skan numer 16. To jest Arkadiusz Czartoryski, który opowiada o wielkim sukcesie PiS. To jest skan z roku 2017, więc nikt już nie pamięta, jaki to był wielki sukces PiS. O jaki sukces chodziło? PiS codziennie ogłasza, że ma jakiś wielki sukces. A teraz poproszę o skan numer 17, który przed chwilą zobaczyliśmy przez sekundę, a teraz zobaczmy go na dłużej. To jest taki kolaż. Skleiłem tutaj dwa skany. Na dole jest zdjęcie Agaty Dudy z jej tłumaczem Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Kremla. Przypominam tę sprawę. Agata Duda pojechała spotkać się z ukraińskimi uchodźczyniami w Brańszczyku Podwyżkowym na północ od Warszawy i jej tłumaczem na miejscu, jako tłumacz zgłosił się Mateusz Piskorski. Jej tłumaczem został Mateusz Piskorski, jawnie prokremlowski działacz, jawny agent polityczny Kremla, założyciel proputinowskiej partii Zmiana, ale też oskarżony o niejawne działania na rzecz Kremla, czyli o szpiegostwo na rzecz Rosji, dokładnie rzecz biorąc na rzecz Rosji i Chin. I Mateusz Piskorski wkręcił się na spotkanie z Agatą Dudą, został jej tłumaczem, zapewne po to, żeby skompromitować nasz kraj, żeby pokazać, że Rosjanie w Polsce mogą wszystko. Ale jak to się stało, że mu się to udało? No, udało mu się to, mówiliśmy o tym w jednej z poprzednich audycji, udało mu się to, ponieważ zarekomendowała go tam jego żona, działaczka PiS, radna powiatowa. W tej chwili była żona, bo już są po rozwodzie, ale nadal wspierająca Mateusza Piskorskiego, Anna Bartosiewicz, przepraszam, nie Anna, tylko Ewa Bartosiewicz-Piskorska. Przepraszam, też trochę zmęczony jestem. Ewa Bartosiewicz-Piskorska, była żona, zarekomendowała swojego byłego męża, którego nadal wspiera, jako tłumacza podczas spotkania z Agatą Dudą. Skąd Ewa Bartosiewicz-Piskorska, radna powiatowa PiS, wzięła się w tej partii, wzięła się wśród działaczy tej partii? W 2013, gdy była jeszcze żoną Piskorskiego, kandydowała na wójta w mazowieckim Zabrodziu Podwyżkowym, została wtedy członkinią PiS, przyjęto ją z otwartymi ramionami, wręcz z ukłonami. O tym czytamy w artykule tygodnika Polityka, który w wersji cyfrowej opublikował artykuł pod tytułem Zaskakująca kariera byłej żony lidera prokremlowskiej partii Zmiana. I tam czytamy, że z tymi otwartymi ramionami, z ukłonami witał Ewę Bartosiewicz-Piskorską w PiS właśnie poseł Arkadiusz Czartoryski. I on mówi, to nie pani Ewa zabiegała o nasze poparcie, to my się cieszymy, że chce startować z poparciem naszego komitetu. To dobry uzysk dla PiS. Tak poseł Arkadiusz Czartoryski mówił o sojuszu z Ewą Bartosiewicz-Piskorską. Te słowa to jest jakby takie przyznanie się, że to ja zaprosiłem panią Ewę do PiS. To ja zaprosiłem Ewę Bartosiewicz-Piskorską do PiS, mówi poseł Arkadiusz Czartoryski. Obecnie, jak ustaliliśmy z Radosławem Grucą i o czym pisała Polityka, Arkadiusz Czartoryski twierdzi, że od lat nie ma kontaktu z Ewą Bartosiewicz-Piskorską, no ale ona nadal działa w PiS na północnym Mazowszu, które stanowi matecznik posła Czartoryskiego. On był przecież też, rządził z ramienia PiS, rządził Ostrołęką przez pewien czas. No dobrze, to już wiemy. Poseł Arkadiusz Czartoryski zaprosił żonę prokremlowskiego działacza, obecnie oskarżonego o szpiegostwo, do PiS. I ona w tym PiS uwiła sobie gniazdko i dzięki temu promuje swojego byłego męża, agenta Rosji, pomaga mu robić takie prowokacje, jak to spotkanie z Agatą Dudą. Co jeszcze wiemy o pośle Czartoryskim? Poproszę o skan numer 18. Może się uda? Udało się. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, że
Szef elektrowni Ostrołęka, Edward Siurnicki, słynnej elektrowni Ostrołęka budowanej przez PiS, Edward Siurnicki sprowadzał setki tysięcy ton węgla z Rosji za pomocą firmy Kreks. I w jaki sposób pan Edward Siurnicki wrócił do elektrowni Ostrołęka jako prezes? Już w naszych czasach, już za obecnych rządów PiS, ponieważ ten węgiel za pomocą firmy Kreks sprowadzał w latach 2008-2009. A w naszych czasach powrócił do elektrowni Ostrołęka jako prezes, ponieważ kandydaturę pana Siurnickiego, importującego wcześniej węgiel z Rosji, kandydaturę jego jako prezesa przedstawił ministrowi Skarbu Państwa osobiście poseł Czartoryski, Arkadiusz Czartoryski. Czyli jak widzimy, Arkadiusz Czartoryski lubi nie tylko rosyjską agenturę, lubi również rosyjski węgiel. I tu zatrzymałem się w moim śledztwie, właściwie nie zatrzymałem się, ale pochyliłem się na chwilę w moim śledztwie na ten temat, pochyliłem się nad firmą Kreks, żeby sprawdzić, co to za firma. Ona jest słynna z tego, że miała takie dziwne stosunki ze słynnym importerem rosyjskiego węgla markiem Falentą, któremu po części zawdzięczamy w cudzysłowie rządy PiS, bo był jednym ze współorganizatorów słynnej afery taśmowej z 2014 roku. Firma Kreks miała te stosunki z Falentą bardzo dziwne. Falenta chciał tę firmę przejąć, podsłuchiwał również firmę Kreks, ale najistotniejsze jest to, że podsłuchiwał ludzi z firmy Kreks, ale najistotniejsze jest to, że w firmie Kreks przez całe lata działał Rosjanin. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19, który przystąpił do spółki Kreks. Nazywał się Wiktor Rimer. Poproszę o skan numer 19. Może się uda, może za chwilę zobaczymy ten skan. To jest fragment aktu notarialnego, który jest dostępny w Krajowym Rejestrze Sądowym i w którym czytamy, że Wiktor Rimer, syn Witalia, czyli Wiktor Witaliewicz Rimer, przystępuje do spółki Kreks w Polsce, w Bielsku Podlaskim. Widzę, że coś się tutaj nam zacina, a szkoda, bo to bardzo ciekawy dokument. Nie możemy niestety, widzę, tego dokumentu zobaczyć. O, chyba się uda. Tak, udało się. Super. To jest właśnie nagłówek tego aktu notarialnego. Czytamy, że 24 lutego 2004 roku przed notariuszem w Bielsku Podlaskim stawił się Wiktor Rimer, syn Witalia, paszport Rosyjskiej Federacji. Wiktor Rimer oświadcza, że przystępuje do spółki Kreks z siedzibą w Bielsku Podlaskim. No dobrze, i kim jest Wiktor Witaliewicz Rimer? Postanowiłem go sprawdzić w rosyjskich rejestrach biznesowych. Poproszę o skan numer 20. Poproszę o skan numer 20. I to jest skan z serwisu Czeko.ru, z takiego internetowego rejestru biznesowego. Okazało się, że Wiktor Rimer był współwłaścicielem już w czasach nam bliższych w 2017 roku firmy Lynx. Firmy Lynx zarejestrowanej w Kuzbasie, czyli w Zagłębiu Węglowym, z którego węgiel brał również Marek Falenta. Te informacje potwierdziłem również w innych rosyjskich rejestrach biznesowych. Nie pokazuję ich, bo to za dużo musiałbym skanów pokazać, a jak widzę, mamy z tym dzisiaj trudności. Poproszę jeszcze o skan numer 21, również z rosyjskiego rejestru biznesowego, z innego serwisu biznesowego, z serwisu list.org. I w tym serwisie czytamy, że firma Lynx należała do Wiktora Rimera i do firmy Cort Agencies Limited.
To jest firma, którą dość łatwo znaleźć, bo ona jest na Cyprze, ale w związku z tym trudno się o niej czegoś więcej dowiedzieć, bo rejestry cypryjskie, mimo pewnych zmian na lepsze, ciągle pozostają w dużej mierze nieprzejrzyste. No ale zmagając się z rosyjskim internetem, natrafiłem na ślady pewnego wyroku sądowego dotyczącego nieregularności podatkowych, które miały miejsce w firmie Court Agencies. Chciałem zrozumieć, co to za firma, z którą Wiktor Riemer, ten sam, który działał w firmie Krex, sprowadzającej węgiel dla pana Siórnickiego, podopiecznego posła Czartoryskiego. Chciałem wiedzieć, co to jest za firma, ten Court Agencies Limited. I poproszę o kolejny skan, skan numer 22. Znalazłem w internecie ślady wyroku sądowego w Moskwie, z którego wynika, że firma Court Agencies, przedstawiająca się również jako Court Enterprises, robiła interesy z wielką rosyjską firmą wydobywczo-hutniczą, wydobywczo-metalurgiczną Mechel. Mechel, to różnie można wymawiać. No i dlaczego nas to interesuje? No to nas interesuje bardzo. Zacząłem z tej przyczyny, że firma Mechel to nie jest jakaś tam byle sobie jaka firma. Poproszę o kolejny skan, skan numer 23. W jednym z rosyjskich serwisów udało mi się wreszcie trafić na tekst tego wyroku w całości. Poproszę o skan numer 23. To jest właśnie fragment tego wyroku sądowego. Oj, on się, widzę, nam bardzo powoli ładuje. No to ja od razu powiem, co tam jest. Tam można przeczytać, że firma Court Enterprises podpisywała umowy z firmami z grupy Mieczel. Podpisywała z nimi umowy. A firma Mieczel tak się składa, że zajmuje się między innymi węglem koksowniczym, węglem takim, do którego używano niegdyś w ciuchciach. O, przepraszam, dzwoni do mnie Asia, nasz dzielny. Rozumiem. Asia donosi, że komputer jej się wyłączył i że włączy się za jakieś 1,5 minuty. Dobrze, to ja przez ten czas będę mówił bez skanów. Asiu, bardzo ci dziękuję, że w tych. Asiu, no ogromnie ci dziękuję. Ja może powiem na antenie, co się stało po prostu. Dobra, okej. Okay. Proszę Państwa, Asi dzisiaj ktoś próbował wyrwać komputer, kiedy szła sobie po Warszawie. Próbował jej go wyrwać, uciekł, próbował jej wyrwać plecak z komputerem. Asia jest bardzo dzielna, nasz dzielny Asiator pobiegł za złodziejem, wyrwał mu ten plecak, odzyskał komputer, no ale komputer podczas szarpaniny musiał trochę ucierpieć, tak jak ucierpiała Asia. Mamy nadzieję, że za chwilę się ten komputer włączy. No a ja będę Państwu dalej opowiadał, jak ta sytuacja wygląda bez skanów. Mam nadzieję, że za chwilę skany będą. Firma Asię poproszę tylko, żeby w momencie, w którym komputer się uruchomi, powiedziała mi, że komputer już się uruchomił, żeby mi napisała, bo my mamy tutaj taki wewnętrzny czat, żeby mi napisała, że komputer już się uruchomił i można pokazać skany. Dlaczego tak nas interesuje firma Mieczel? Firma Mieczel interesuje nas dlatego, że to jest firma, która jest poniekąd ręcznie sterowana przez Putina. Ona należy do oligarchy Igora Zjuzina, ale kiedy polityka cenowa Zjuzina się Putinowi nie spodobała, to Putin publicznie napadł na konferencji prasowej na Zjuzina, mówiąc, że mu się wcale nie podoba ta polityka cenowa pana Zjuzina. Firma zaczęła nagle tracić pieniądze, no bo jej wartość jej akcji gwałtownie spadła, kiedy sam najwyższy car i władca Władimir Putin ją
skrytykował publicznie. O mało nie upadła. Po jakimś czasie Putin, wylewając takie trochę krokodyle łzy obłudnie, powiedział, że no nie chciał spowodować aż tak wielkich strat, tym bardziej, że pan Zjuzin po tym, jak został przez Putina zgromiony, zaczął się bardzo poprawnie zachowywać i Putinowi się podoba poprawa w zachowaniu pana Zjuzina. Ta nagła łaskawość Putina wzięła się stąd, że do firmy weszli ludzie, najwyraźniej nowi ludzie, najwyraźniej tacy, których Putin obdarzał zaufaniem i których pan Zjuzin musiał się od tej pory słuchać. Więc firma Mieczel to jest firma, która przez pewien czas przynajmniej była właściwie ręcznie zarządzana przez Putina i przez jego ludzi przywiezionych w teczce, którzy nagle tą firmą teoretycznie prywatną zaczęli zarządzać. I z taką firmą robił biznesy, z taką firmą związany był Wiktor Rimier, który równocześnie był wspólnikiem w firmie Kres, dostarczającej rosyjski węgiel prezesowi Siurnickiemu, pupilowi posła Czartoryskiego, posła PiS. Ten łańcuszek jest złożony, ale jest jednak dość prosty. Putin rządzi sobie firmą, która się zajmuje stalą i węglem. Z tą firmą współpracuje firma, której wspólnikiem jest pan Wiktor Rimier. Ten sam, który działa w firmie Kreks, dostarczającej węgiel prezesowi Siurnickiemu, chronionemu i protegowanemu przez posła Czartoryskiego. No i kiedy zobaczyłem te dwie rzeczy, a kiedy zobaczyłem, że poseł Czartoryski promuje żonę, potem byłą żonę, agenta Kremla, żonę, która nadal tego agenta z kolei proteguje i promuje. I kiedy zobaczyłem, że poseł Czartoryski również promuje rosyjski węgiel i to węgiel biznesowo powiązany z firmą ręcznie stosowaną przez Putina, to pomyślałem sobie, że trzeba się posłowi Czartoryskiemu przyjrzeć nieco bliżej. O, mam wiadomość od Asi, że możemy pokazywać skany, to ja w takim razie poproszę od razu już o skan, poproszę o skan numer 24, zaległy, to jest skan poproszę o skan numer 23, przepraszam, poproszę o skan numer 23, bo tego jeszcze nie widzieliśmy, to jest ten wyrok sądu, który powinniśmy jednak zobaczyć, no bo tam jest mowa o tym, że firma Cort Enterprises, związana z panem Rimerem z polskiej firmy Krex, podpisywała umowy z firmą Mieczel, sterowaną przez sterowaną ręcznie przez Putina i jego ludzi. Jeśli nam się uda pokazać ten skan numer 23, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Nie widzę. Skan numer 23. No dobrze. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo. Bardzo przepraszam. No dobrze, to zacząłem się przyglądać posłowi Czartoryskiemu i co zobaczyłem? Zobaczyłem, że poseł Czartoryski na swojej własnej stronie internetowej czartoryski.pl pisze, że jego dumą i radością jest żona Hania, więc przyjrzałem się tej żonie Hani i okazało się, że Hanna Czartoryska według Krajowego Rejestru Sądowego działa w firmie, przepraszam, coś tutaj nam się pojawiło, ale nie do końca się chyba udało. To jest chyba, nie wiem co to jest, co widzimy, to wygląda jak maleńki fragmencik tego skanu, który chciałem pokazać. No to chyba coś nam tutaj nie działa do końca, bo ten skan wygląda inaczej. Tak jak ja go zrobiłem. Dobrze, to poproszę o skan numer 24. Może ze skanem numer 24 nam się lepiej uda.
O, tak, tutaj to jest skan z Wikipedii, gdzie czytamy, że firma Mieczel zajmuje się węglem, również takim węglem, którego się używa w elektrowniach, w zakładach energetycznych. Dobrze. To poproszę teraz jeszcze o skan numer 25. To będzie fragment artykułu Komersanta, gdzie jest mowa o tym dziwnym zarządzaniu ręcznym firmą Mieczel przez Putina, o którym opowiedziałem. Dobrze, to się nam udało. I poproszę o skan numer 26. Już wracamy do posła Czartoryskiego i do jego rodziny. Skan numer 26 to jest właśnie fragment biografii, którą poseł Czartoryski sobie napisał na swojej stronie internetowej, gdzie się chwali swoją żoną Hanią, która jest jego dumą i radością. Poproszę teraz o skan numer 27. To jest skan serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. On się nam za chwilę pokaże. Tak. I widzimy tutaj, że Hanna Czartoryska działa w firmie Nike, w spółce Nike, która nie ma nic wspólnego z nagrodą literacką Nike, to od razu powiem, działa w spółce Nike, w której jej wspólnikiem był Krzysztof Czartoryski. No więc zadałem sobie pytanie, kim jest Krzysztof Czartoryski. Poproszę o skan numer 28. Okazało się, co się okazało? Okazało się, że Krzysztof Czartoryski jest radnym Ostrołęki, był radnym Ostrołęki, potem znowu wrócił do Rady Miasta Ostrołęki z ramienia PiS, a prywatnie jest bratem posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego. I poproszę o skan numer 29. Poproszę o skan numer 29. Udało się. To jest właśnie zdjęcie obu braci. Nie wiem, kim jest ten pan o zamazanej twarzy w ciemnych okularach. Wygląda bardzo intrygująco. No ale po lewej jest Arkadiusz Czartoryski, a po prawej ten taki, powiedzmy, w trochę luźniejszej pozie stojący z bardziej zmiętą gazetą. To jest właśnie Krzysztof Czartoryski. Panowie nam tutaj reklamują Andrzeja Dudę. Co jeszcze wiemy o Krzysztofie Czartoryskim, o bracie, o radnym PiS, bracie posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego? Poproszę o skan numer 30. Poproszę o skan numer 30, a zaraz się udało się. To jest tak, to jest skan z Gazety Współczesnej, w którym fragment artykułu, w którym czytamy, że w 2008 roku Krzysztof Czartoryski był najbogatszym radnym Ostrołęki. Swój majątek oszacował na 1 408 000 zł. No i tu można powiedzieć, łza się w oku kręci, kiedy pomyślimy o tych czasach, w których najbogatszy radny w mieście miał tylko 1 408 000 zł, radny PiS. Dzisiaj dygnitarze pisowscy, również ci lokalni, mają majątki bardziej imponujące, ale wtedy ten majątek imponował. No ale trzeba przyznać, nawet w naszych czasach to nie jest majątek mały. Taki majątek pozwala radnemu pędzić czas na różnych niestandardowych i rozrywkach, na przykład występować w napoleońskim mundurze, w mundurze z czasów Napoleona Bonaparte sprzed ponad 200 lat. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. To będzie skan numer 31. Tak, to on. To właśnie Krzysztof Czartoryski w tak zwanym czako, tak się nazywa to nakrycie głowy. Nosili je w czasach wojen napoleońskich żołnierze Napoleona, żołnierze cara również je nosili. I nie przypadkiem mówimy tu o carze, ponieważ proszę Państwa, w jakich to okolicznościach Krzysztof Czartoryski, brat i kolega partyjny posła Czartoryskiego, partner biznesowy jego żony, w jakich okolicznościach Krzysztof Czartoryski przywdział właśnie takie oto wspaniałe nakrycie głowy? Poproszę o skan numer 32. Znowu zobaczymy to samo zdjęcie, ale już jako fragment artykułu.
Czytamy w nim, że ostrołęcki radny Krzysztof Czartoryski w 2012 roku pojechał do Rosji bawić się z Rosjanami w rekonstrukcję bitwy pod Borodino z 1812 roku. To była bitwa, którą Rosjanie zasadniczo przegrali, ale twierdzą, że ją zwyciężyli, ponieważ twierdzą, że uciekając z pola walki odsłonili wielkie połacie Rosji i Moskwę przed Napoleonem. Napoleon się na tych połaciach zagubił, mróz go dopadł, więc ta przegrana była z punktu widzenia Rosji jednak zwycięstwem. I do Rosji sobie właśnie pojechał poseł Krzysztof, przepraszam, radny Krzysztof Czartoryski, brat posła Czartoryskiego, bawić się z Rosjanami. Poproszę o kolejny skan. To dalszy ciąg tego artykułu będzie. To będzie dalszy ciąg tego samego artykułu opublikowanego przez portal e-Ostrołęka. Skądinąd bardzo ciekawy portal, który jako jeden z pierwszych rozsiewał teorie spiskowe na temat katastrofy smoleńskiej. O tym portalu trochę napisał Grzegorz Rzeczkowski w książce Katastrofa posmoleńska. Bardzo ją polecam, ale to taka dygresja. Dygresja, ponieważ czekamy na skan numer 33. O, już się chyba nam udało, udaje. Nie, nie udało się. Poproszę o skan numer 33, może się uda załadować, a ja w tym czasie powiem, co czytamy w tym skanie. Czytamy, że pod Borodino nie zabrakło rekonstruktorów z Ostrołęki. Jednym z nich był ostrołęcki radny Krzysztof Czartoryski, który od wielu lat bierze udział w rekonstrukcjach bitew w Polsce i poza granicami kraju. Atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy się świetnie bawią. Pod względem historycznym wszystko też jest bardzo dobrze zorganizowane. Krzysztof Czartoryski. Niestety nie możemy tego zobaczyć, bo skan 33 się ciągle Asiatorowi nie ładuje. A szkoda, ponieważ przygotowałem jeszcze, proszę Państwa, zdjęcia, parę zdjęć tej rekonstrukcji. Bardzo chciałem, żeby je Państwo zobaczyli. Asiatorze drogi, zrób co się tylko da, żebyśmy mogli następne skany zobaczyć. O, udało się, tak. Pod Borodino nie zabrakło również rekonstruktorów z Ostrołęki. Jednym z nich był ostrołęcki radny Krzysztof Czartoryski, który od wielu lat bierze udział w rekonstrukcjach bitew w Polsce i poza granicami kraju. Atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy się świetnie bawią. Pod względem historycznym wszystko też jest bardzo dobrze zorganizowane. No to zobaczmy sobie, jak wyglądała ta świetna zabawa. Poproszę o skan numer 34. Otóż Rosjanie tam wieszali na przykład takie oto symbole, trupie czaszki na krzyżach. Najwyraźniej taka satanistyczna atmosfera odpowiadała radnemu Czartoryskiemu. Poproszę o kolejny skan, skan numer 35. Tutaj widzimy, jak kozacy w tradycyjnych kozackich strojach śpiewają tradycyjne kozackie pieśni, a tuż obok po prawej siedzi Rosjanin w tradycyjnym rosyjskim stroju, a może to kozak, który nie zdążył się przebrać i zdjąć dresu, a może był trochę zmęczony, bo się w przeddzień rekonstrukcji trochę zmęczył i nie miał siły się przebrać i śpiewać. Bardzo było miło, miło było bardzo, miło w cudzysłowie, ponieważ cała impreza, w której uczestniczył radny PiS Czartoryski, brat posła Czartoryskiego, odbywała się pod skrzydłami, pod czujnym okiem i pod opieką. Poproszę o skan numer 36. Tego pana. Władimira Putina. Rosyjski dyktator osobiście tam przyjechał, doglądał żołnierzy, czy też pseudo-żołnierzy, przebierańców, doglądał rekonstruktorów przebranych za żołnierzy, rozmawiał z nimi, udzielił im państwowego błogosławieństwa, choć oczywiście byli też duchowni w prawosławnej cerkwi, którzy udzielali tam błogosławieństw cerkiewnych. Putin tam przyjechał, przywitał serdecznie uczestników i wygłosił nawet przemówienie. Poproszę o skan numer 37, skan ostatni już dzisiaj. O, i to jest właśnie przemówienie Putina, relacjonowały je również polskie media. Putin mówił, że
że w historii naszej ojczyzny, czyli Rosji, było wiele tragedii i wojen, zauważył całkiem słusznie. Powiedział, że wojna z Napoleonem była wojną ojczyźnianą, w której się decydowały losy Rosji, Europy i świata. Powiedział, że rosyjska armia musiała tymczasowo odstąpić, by później zwyciężyć, czyli znowu przedstawił przegraną jako zwycięstwo. Potem powiedział, że wydarzenia z tamtych lat są lekcją dla wszystkich, nie mogą być powodem do wrogości oraz nieporozumień. Powiedział, że na gruncie zaufania możemy stawiać czoło nowym wyzwaniom współczesności. Jednym słowem, ten bandyta, morderca i dyktator użył tej zabawy, żeby przedstawiać się światu jako umiarkowany lider, a nawet taki filozof snujący opowieści mądre o historii. I w tym pomógł mu między innymi razem z całą rzeszą innych ludzi biorących w tym udział, również poseł, również radny PiS Krzysztof Czartoryski, brat posła Arkadiusza Czartoryskiego, tego samego, który promował żonę agenta Kremla Ewę Bartosiewicz-Piskorską w PiS, tego samego, który promował Edwarda Siurnickiego, sprowadzającego do Polski węgiel prosto od Putina, tego samego Putina. To tyle na dziś o pośle Czartoryskim i jego powiązaniach. No, na pewno jest on osobą, której należy się bardzo dokładnie przyglądać i ja to będę nadal robił. Jest już 252, więc zaraz muszę kończyć, ale na koniec jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że działacze nauczycielscy, nauczyciele polscy przygotowują happening edukacyjny, tak to nazwali, który ma się odbyć w Warszawie na Placu Zamkowym. Ma się odbyć w Warszawie na Placu Zamkowym i to będzie taka jakby konferencja, coś w rodzaju konferencji prasowej. Konferencji prasowej ministra Czarnka, który będzie pytany o cnoty niewieście, o to, jak próbuje zatruwać antyukraińską propagandą dzieci uchodźców z Ukrainy. Będą tam uczestniczyć różne ciekawe osoby w rodzaju słynnej kurator oświaty Barbary Nowak, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Domyślam się, że nauczyciele dla celów edukacyjnych wcielą się w te postaci. Wszystko odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 17 na Placu Zamkowym pod kolumną Zygmunta. No i czujemy się w obowiązku opowiedzieć o tym happeningu i zaprosić na niego, ponieważ minister Czarnek jest jednym z naszych bohaterów. Jest już jako wojewoda lubelski, był skrajnie antyukraiński, był chwalony przez kremlowskie media za to, że chce sprowadzać do Polski Uzbeków zamiast Ukraińców, bo Ukraińcy byli dla niego zbyt zachodni. Polecamy gorąco nasze poprzednie audycje, w których mówiliśmy o ministrze Czarnku i o wiceministrze Rzymkowskim, jego koledze. Przypomnijmy, że Czarnek sprawował patronat nad klubem dyskusyjnym Wademekum przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednym z prezesów tego klubu był Konrad Rękas, współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, kolega Mateusza Piskorskiego, o którym dzisiaj mówiliśmy, którego jawnego agenta Kremla, którego, ale także oskarżonego o niejawne zupełnie szpiegostwo, którego żonę jako działaczkę PiS promował poseł Arkadiusz Czartoryski. Mamy małą obsuwę, już 5 minut temu powinniśmy skończyć, więc kończę. Za chwilę Prawoteka. Ogromnie Wam dziękuję, że jesteście i przypominam, że możecie nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, również na portalu zrzutka.pl i w serwisie Patronite. Bardzo Wam dziękuję, super, że jesteście, słyszymy się za tydzień, a za chwilę Prawoteka. Thank you.
jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Nasze nie jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Miejsca nienumerowane. To audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami, będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. Yeah.
Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. Przy tobie liza za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie liza za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą przy topieli za zagrodą lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się Panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Nie chciała na dłużej żyć, zaczęła twardą łówkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej
tuli, tuli, w tem żywą wodę otruli. Przyszli po nocy jak z piekła, żywa woda się wściekła. Śmiertelnym dyszy woda tchem, dzień dla niej nocą, nocka dniem. Ach, żywa wodo, żyj nam, żyj i żywą wodę, wodę pij. Brawo. We'll be right back.
Żywiejące ci wakacje, przekazujemy wam naszą fascynację światem. No więc zatem, czy pamiętasz, jak gorąco było zeszłym latem? Ty nad jeziorem piłeś zimny browar z batem, z gorącą kobietą, w lesie czy nad rzeką, nad morzem, pod kupi opieką, szaloną zabawą, upaleni przez cały czas trawą. Czy pamiętasz ten klimat imprezy do rana? Pamiętasz, jak się czułeś, jak bawiłeś? O na 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 na, o na 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 na. Goodbyes for everyone, and vibration for I and I. I said goodbyes for everyone, and vibration for I and I.